Menora. Palę się dla niej. Z poczerniałej twarzy wywodzi okrut gorejący poemat. Dla niej. Z piety wydeptuję morze. Tak, no i Kasiu, na ciebie o proste wiejskie życie. Może to deszcz pod tytułem Lubię. Masz to? Cisz. Tak. O, proszę. To proste wiejskie życie. Lubię. Kiedy dom żyje, bo ma po dachu kunie. Gonią się dosłownie, bo jesień za progiem. Dom żyje. Wyje kominem, po dachu swoimi goni się kunami. W nocy w dwójnasób. Żyje, na dach padają strzały żołędzi. Dom, 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 tu pod nad głową. W ścianach piszczy, skrobie, biega, rozsycha się, kurczy, wibruje w dziurze nad oknem szerszeniami. Mnie to nie przeszkadza. Najwyżej mój dom, zegarem co godzinę bije o ścianę, ciszej tam po łzy, a on co godzinę a kuku. Tak mówi się, że dzisiejsza poezja odcina się od polityki, od tego, co się dzieje akurat tu, teraz i tam. To moim zdaniem nieprawda. Najlepiej można to prześledzić w internecie. Na przykład jest taka strona wierszosmoleńsku.pl. Jest taka strona niepodobamisie.pl. To są strony poetyckie, na których publikuje się wiersze. I co zdumiewające, wiersze nie muszą być publicystyczne. To mogą być wiersze nawiązujące do jakiegoś zdarzenia, jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji, a jednak i współczesne, a jednak nie publicystyczne. Takim bardzo typowym publicystycznym wierszem, uważanym przez wielu krytyków współczesnych i późniejszych, Norwida jest: cóżeś ty Atenom uczynił w Sokratesie, prawda? Albo wiersz Bema Pamięci, Rapsod Żałobny. Mówią, że to wiersze publicystyczne. Owszem, w jakimś sensie tak, ale one właśnie mają ten wymiar uniwersalny. I myślę, że druga sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Objaśnienia albo powtórzenia, pewnie Państwo w większości siedzący na tej sali to wiedzą i rozumieją, ale powtórzę. Niektórzy sądzą, że wiersz jest wtedy, kiedy jest, że wiersz jest tylko wtedy wierszem, kiedy jest rymowany. Że wiersz tylko wtedy jest wierszem, kiedy ma swój rytm, tak jak piosenka. A to wcale nieprawda. Już w starożytności powstawały wiersze, które nie miały ani rymu, ani rytmu. Miały natomiast specjalny sposób akcentowania. Trochę jest, poddaje, prawda? Ktoś, kto uczył się łaciny, to wie, jak to było. Grecka poezja jeszcze bardziej była odległa od tego rymowania i zrytmizowania. I to nasze średniowiecze przyniosło rymowanie. Poszukano sposobu odzwierciedlenia właśnie owego specyficznego akcentowania poezji łacińskiej. Dzisiaj, kiedy wróciliśmy trochę ze sprawą takich poetów jak na przykład Stanisław Różewicz do wiersza tak zwanego białego, wiemy, że są te wiersze wcale niełatwiejsze do pisania niż te zrymowane. Bo niektórzy ludzie uważają, że tworzenie rymów samo w sobie jest trudne. Owszem, tak, ale to nie wszystko. Poezja to jest sposób bycia i odczuwania. Ja tutaj napisałem akurat, kiedyś siedziałem na lotnisku w Paryżu dość długo. Bardzo męczące to było czekanie i patrząc w sufit układałem sobie wiersz pod tytułem Unia Europejska. Taki publicystyczny właśnie. I zrymowany jeszcze do tego, i zrytmizowany. Postanowiłem teraz odgrzebać i przeczytać Państwu. Unia Europy nadzwyczajnie słuszna. Spuszcza z łańcucha strojonego trupa, macając kręgi, nie czując w nim słupa. Ślepnie na drabinie ze szczeblami spruchna. Oni nie wiedzą, co to klaustrofobie, co nas gniotło głazem
ci to kochają. Bój to ostatni miał być w ich dobie, lecz ciał zapleśniałych duchy nie powstają. Zaludniona nie myśl, z nią się wodzimy, dźwigając bagaż bez koniecznej siły, przez nią nie zdążamy na urodziny, bo choć popychani, wracamy na tyły. Była, będzie, wszędzie i nas kolebie, tępy Euryta bilet ci wymienia na ten do jamy zawisłej na niebie. Lecz nie pozwól się wytłuc z wnętrza kamienia. I wobec tego, o tak, to. Bez tytułu. Dusza miłością. Jesteś miłością, jeżeli masz duszę. Dusza uchem igielnym. Po jednej jej stronie wielbłąd. Po drugiej człowiek. Na kolanach przepchnął ciało. Bez tytułu. Na krzewie gorejącym wyrósł. Dżabal Musa, latoroś. Miał swój krzew gorejący, miał swój syna i miał swoje nebo. Na krzewie gorejącym wyrosła Dżabal Katarina. Do ziemi obiecanej weszli przez ucho igielne. Różki z pnia Jessego, cedronu, żywe obietnice, co pogorzały, Eufratu. Waskowowie, jeżeli twój kołacz krzyknie do mojego kołacza, kołacz we mnie. Niech sobie krzyczy. Jeżeli moje ręce krzykną do twojego kołacza, zdarłyśmy się do krwi, a nie wykołatałyśmy. Krzyk pójdzie w morze krwi. Zakrzyczy ich kropla w kącie ust. Morze ciszy. Krzyczy się rękami. To odpowiedź, Kasiu, wierszem do ducha. Boże, w latawce niech będę nad ziemią. Mocno przywiązana, po wzgórzach łagodnych, ciepłym oddechem, poganiana, popychana w niebo. Proszę, jak to się zawiązuje wszystko? Ten mój wiersz, w którym my tak jak zewnętrznie jesteśmy popychani, odpychani, cofani. Katarzyna to robi od środka, a ta jeszcze inaczej. A to wszystko jest, obraca się wokół jednego. Zdaje się, że to jest taki czas, w którym musimy o pewnych rzeczach myśleć. To znaczy, musimy myśleć o pewnych rzeczach. Tylko, że każdy z nas myśli troszeczkę inaczej i inaczej to wyraża. Kasiu, chciałbym cię jeszcze prosić o imię niewiele znaczy. Cóż tak słodko brzmi ucho pieści? Imię Piołun. Pobożne słowo. Ogniste, pożarów łun zapowiada. Miękką pieszczotą ust i języka niesie się daleko. Piołun, dobre, do bawienia psów w stepie, nawoływania dzieci i kobiet zapatrzonych w księżyc. Piołun przeradza się w gorycz. Smak słowa gorczycy i ostropestu w nicość, nikczemność perzu. Szczyptę popiołu. Imię nic nie niesie. Nieobecność absyntu, Artemizji bojowość, mącą w głowach, mamią i łudzą. Z gałązką w ustach, z kroplą na języku, na imię Mimara. Tak, teraz muszę was przydzielić. Dlatego, że chciałbym pokazać też taki wiersz, który łączy jedno i drugie, łączy całkowitą prywatność, własność, osobistą tajemnicę. Poeci mają trochę coś w sobie ze ekshibicjonistów i zdradzają różne swoje tajemnice, ale w rozsądnych granicach. I drugie, połączenie tego właśnie z tym światem, brutalnym światem zewnętrznym. Do posłanki KMB, która właśnie wyszła z Sejmu. Po długiej tyradzie milczysz, wyrwałaś z siebie cały zapas myśli. Teraz wracają na mokrą chusteczkę. Pchasz taczki pełne słów z rozbiórki.
Jesteś taka dojrzała, taka pomnikowa. A ja mam jeszcze szkolne przywidzenia i nadal cię czuję, jak wkładasz rękę z brylancikiem i odpinasz pasek. Teraz z pochylonym. Ogrodnik pochylony nad ślepym ziarnem. Wywiódł ze światła gorący krzew. Umieścił w źrenicy. Kmary, chmury dziobatych ptaków. Wywodziły się z cienistych, ciernistych krzewów. Wrzaskliwe podnosiły krzyk nad ślepym ziarnem. Ogrodnikiem pochylonym jak ogródek. Usta goreją. Napęczniałe ziarnem statki niosą morze. Goreją. Miłość leci jak żywy ptak nad suchą wodą. Oślepia. Żywy wymiar złota złoci się. Miłość. Ogrodnik pochylony nad źrenicą oka widzi. Złoto złoci się. Oślepia obrót gorejący. Nad źrenicą oka widzi. Poeta. Siedź nad poematem. Pochylenie morza nad piaskiem. Nad poematem. Złoci się obrójec wywiedziony na światło. Tak, żałuję, Agnieszko, mam do ciebie pretensje o to, że nie przyniosłaś wiersza o krzyżu na Golgocie. To jest fenomenalny wiersz, który robi tak, powala na kolana. A ty co? Nie przyniosłaś tego? A niestety nie mam, bo się nie jestem mam, mam wszystkie, same poematy teraz. Zaczynałam właściwie od takich krótkich form poetyckich, a potem przeszłam w poematy, jaki pewien poeta krakowski ostatnio napisał, w liście prywatnym zresztą, co teraz wywodzę Państwu. Tak, a Kasiu, a Ty miałaś ostatnio, w zeszłym roku w każdym razie, miałaś jakąś przerwę poetycką? Chyba nie. Tak sobie tam jakoś coś piszę, notatki robię, potem nie mogę ich odczytać, gdzieś je wciskam, gdzieś wylatują z książek. Dziwne ich są losy w każdym razie. Nie widać, żebym publikowała, ale stale coś robię. No wiem, że jest taka książka, która kursuje między przyjaciółmi i ciągle jeszcze taki zaczątek jakby. Nie, to jest książka, z której można zrobić 2-3 książki poetyckie jeszcze. Chyba ją podzielić, prawda? Tak. Jest coś takiego. I to w postaci pliku PDF tu i ówdzie się pojawia w poczcie elektronicznej przyjaciół, poetów przyjaciół. Ale jeszcze do publiczności nie dociera. Kilka wierszy z tego tomiku już zdążyliśmy w czasie wchodzenia. Jeśli o mnie chodzi, to albo wspomnienia, kiedy się wyjeżdżają, będę często wstaje, że tak powiem, w różnych takich sytuacjach. Schodach. Jeśli to zapamiętam, to się przelewa na papier i chowa do szuflady, a po roku, dwóch, trzech, czasami pięciu wychodzi na wierzch i wtedy sprawdzam, czy jest to zapis prawdziwy, czy czegoś mu brakuje, może trzeba poprawić, może zmienić. A zdarza się tak też, że i wiersze, które już wydrukowałem, nawet w książce, jeszcze poprawiam, jeszcze sprawdzam, jeszcze czasami staram się wyeliminować niektóre słabsze rzeczy, jeśli uznam za słabe. No to tyle o tym, co aktualnie robimy i co się z nami dzieje. A teraz prosiłbym Kasię o następny tekst, ale z tej właśnie ostatniej fazy. Czy masz ten taki wspaniały, już znany szeroko, bo rozpowszechniony w internecie wiersz o patrzeniu na właśnie przez okno. Tak? A to jeszcze wiersz o słuchaniu radia przy zamkniętym oknie. Tak. Jeżeli mam teraz przeczytać, to muszę ten wiersz wyciągnąć, więc może przez ten czas...